chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tych naszych książeczkach, pokazać Wam, na czym polegają też te ćwiczenia. To są te trzy książeczki, które Wam pokazałam na zdjęciu. Część pierwsza, część druga, część trzecia. Tutaj w wersji takiej standardowej, zalaminowanej, zbintowanej, plus elementy, jak widzicie, bez rzepu. Część pierwsza dotyczy czasowników. Pytamy, kto to jest i co robi. Tak ona wygląda. I do tego macie właśnie zestaw tych obrazeczków, które będziemy dopasowywać. Część druga jest trochę trudniejszym poziomem, ponieważ będziemy już odpowiadać na pytania, co robi i na przykład pije co mleko. I dodatkowym takim, atutem książeczki jest zapytanie jeszcze gdzie. Tak to wygląda. I ostatnia część taka, że tak powiem, na wyższym poziomie, gdzie będziemy już budować podstawowe zdania. Kto co robi co, kto co robi gdzie. Czyli już będziemy na przykład, kto Ola, co robi i co pije wodę. I będziemy musieli dwa obrazki tutaj pozaczepiać. Tak ona wygląda. Teraz zaprezentuję Wam te książeczki w formie z naklejonym rzepem i w takiej całości. Możecie je zakupić w takiej pojedynczej wersji na naszej stronie. Już wnet będziemy umieszczać te książeczki. I lub w takiej formie już jako trzy książeczki w jednej. Jest to wszystko to samo, co tam widzieliście, z tym, że nie mamy tu podziału na takie strony tytułowe, a jest jedna. I tutaj już mam taką ciekawszą propozycję z rzepem, która na pewno jest praktyczniejsza i łatwiejsza w takim przechowywaniu tych elementów. No to przejdźmy do ćwiczeń. Część pierwsza, czyli ta, która jest najprościejsza, którą pokazywałam, jest tutaj. I mamy pytanie, kto? Ola. Co robi? Pije. Mamy szklanki. Kto? Ola. Co robi? Je. Kto? Ola. Co robi? Myje. I następne. Kto? Jaś. Co robi? Śpi, siedzi, czyta. Dopasowujemy obrazki. Co najważniejsze, te obrazki mamy właśnie pod ręką i możemy zmieniać też kolejność z lewej strony. Na pewno jest to forma wygodniejsza. Tu jest kontynuacja części pierwszej. Cztery karty, łącznie po trzy zadania, czyli 12 zadań. I teraz mamy część drugą książeczki, już tu zaczynamy. Co robi? Pije. Co? Mleko. Co robi? Je. Co? Tort. Co robi? Myje. Co? Zęby. Dla nas takie banalne ćwiczenie, dla dzieci natomiast może na początku sprawiać trudność, ale ćwiczymy też pewną odmianę. Tutaj chciałabym się skupić jeszcze przy części drugiej, gdzie mamy pytanie co robi, czyli też czasownik i pytanie gdzie. Co robi? Śpi. Gdzie? Na kanapie. Co robi? Jedzie. Gdzie? Do parku. Co robi? Dzwoni. Gdzie? Do babci. I tak samo ostatnie zadanie z części drugiej, czyli też mamy 12 różnych takich ćwiczeń. I przechodzimy do ostatniego poziomu, czyli części trzeciej, gdzie będziemy już budować podstawowe zdania i na nie odpowiadać. Tutaj mamy troszkę więcej tych okienek, więc trochę więcej też manipulacji obrazkami i czytania. Kto? Ola. Co robi? Pije. Co? Wodę. Kto? Jaś. Co robi? Je. Co? Rybę. Kto? Mama. Co robi? Myje. Co? Ręce. Zobaczcie, te obrazki możemy sobie wymieszać, także będzie też trochę trudniejsza forma zabawy. I jeszcze na co chciałam Wam zwrócić uwagę w części trzeciej.
Również mamy zapytanie kto, co robi, gdzie. No i sobie przećwiczmy. Kto, Jaś, co robi, jedzie, gdzie, do taty. Kto, mama, co robi, dzwoni, gdzie, do Oli. I ostatnie zadanie z tego zestawu jest tutaj. Ta książeczka, którą tutaj widzicie, zawiera łącznie 48 sztuk właśnie zalaminowanych obrazków i powiedzmy takich zadań, które tu widzicie, z 12 kart w formacie A5. Możecie ją zakupić w wersji takiej standardowej lub z naklejonym rzepem, jak tutaj widzieliście. Jeżeli zdecydujecie się na pojedynczy egzemplarz, jest ona troszkę droższa, ponieważ jeżeli zakupicie je w trzech osobnych książeczkach, wtedy wychodzi po prostu więcej stron, tych tytułowych, zakończeniowych. Tu mamy tylko tą jedną stronę początkową i końcową, więc troszkę nam odpada ten koszt. I teraz chciałabym Wam zaprezentować w skrócie, w jakiej cenie on teraz u nas wychodzi. Obecnie mamy promocyjną cenę właśnie dla tych osób, które się też do nas zgłaszają i też na naszej stronie internetowej. Ta książeczka, którą zaprezentowałam Wam, czyli w trzech częściach w jednej, ale w wersji standardowej, czyli bez rzepu, jak zakupicie taką, koszt 36 zł. Natomiast wersja z naklejonym rzepem, czyli taką, którą Wam zaprezentowałam w mega promocyjnej cenie, 55 zł. I lub pojedyncze książeczki, które możecie zakupić, to koszt 16 zł za sztukę w wersji takiej standardowej. Jeżeli w formie z rzepem, będziecie musieli oznaczyć na naszej stronie tym z naklejonym rzepem, tam będzie podany szczegółowy cennik. Zapraszam Was na naszą stronę internetową www.pomoceterapeutyczne.com. No i do zobaczenia wkrótce.